Ja taką pastą myję zęby. Przygotuj sobie olej kokosowy, nierafinowany, sodę oczyszczoną i możesz dodać olejki miętowe i goździkowy. Do garnuszka przełóż sobie 3 łyżki oleju kokosowego. Ja go delikatnie podgrzałam. Potem wystarczy dodać 3 łyżeczki sody oczyszczonej. I właściwie na tym możesz zakończyć proces robienia pasty, ale ja uwielbiam olejki eteryczne, więc dodam sobie jeszcze 10 kropelek olejku miętowego i do tego 10 kropelek olejku goździkowego. To najlepszy olejek na jakiekolwiek problemy ze zębami. Teraz wszystko sobie dokładnie wymieszaj. Mieszanka ta skutecznie zabija wszystkie bakterie, a także dba o świeży oddech i wybiela zęby. Z różnego rodzaju przebarwień, na przykład po kawie, zielonej herbacie czy po czarnej herbacie. Przelewam moją pastę do słoiczka i odstawiam na chwilę. Po pewnym czasie pasta zrobi się twardsza, zobacz, tak jak tutaj. I najważniejsze, jest bardzo szybka w przygotowaniu i nie zawiera szkodliwego fluoru. Nie grzeb szczoteczką bezpośrednio w paście, tylko użyj sobie do tego drewnianej łyżeczki. W ten sposób nie przenosisz bakterii ze szczoteczki do Twojej pasty. Ile trzymać taką pastę? Nie martw się, wytrzyma ona naprawdę długo, choć ja zawsze robię mniejszą ilość i robię sobie ją na bieżąco. Nadaje się też dla dzieci. Jestem ciekawa, czy zrobisz taką pastę. Koniecznie daj mi znać w komentarzu i zaobserwuj mnie po więcej.